tłuściutko. Dzisiaj przed Wami duży czarny kocur. Mercedes GLE Coupe AMG 53. Auto, które trafiło do nas w połysku. A my poddaliśmy lakier małej zmianie, czyli zabezpieczyliśmy go, okleiliśmy folią matową z Xpela, folią Stealth, która spowodowała zmrożenie lakieru. Jego charakter jest zachowany. Nie wiem, czy będzie widać. Te wszystkie drobinki to jest ziarno metaliku, które w ostrym świetle letnim będzie potęgowało efekt i te wszystkie zakrzywienia, linie proste będą jeszcze bardziej pracowały. Auto z setupem felg zimowych, lato zupełnie inne, 22 cale, więc myślę, że efekt będzie jeszcze fajniejszy. Jedyną rzecz, nad którą się zastanawialiśmy z właścicielem, to jest dechroaming, aczkolwiek nie wiem, czy już nie będzie za dużo tego wszystkiego na tym aucie, czy to już nie będzie taka łyżka dziegciu w tym garnuszku. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Czy według Was wszystkie listwy srebrne powinno się okleić na czarny, czy pozostawić tak, jak jest. Jedyną rzecz, na którą jeszcze chcemy właściciela namówić, to jest przyciemnienie tylnych reflektorów, bo one delikatnie tutaj już nie pasują przy tym aucie i przydałoby się je trochę przyciemnić, żeby bardziej pasowały do całej linii nadwozia. Auto duże, spore, bardzo duża powierzchnia do oklejenia i żeby to zrobić bez jakichś przysłowiowych wtop, to już wymaga naprawdę sporej wprawy, tak żeby to cały czas fajnie wyglądało. Przejdziemy sobie tutaj dookoła. Przyznacie, że wszystkie linie proste na tej bryle w końcu pracują. Wcześniej przy połysku to nie było z zupełności widoczne. Teraz to auto ma więcej znacznie charakteru. To tyle. Cześć.